Właśnie jesteśmy w Fit Fabric na treningu z Dawidem. Zaczynam budować siłę, piekielną siłę. Zgadza się, nie kłamała. Ma być nad głową i staraj się, żeby łokieć był pod sztangą, dobra? Tak? Tak jest, cofnij się do tyłu. Dwa, trzy, do ośmiu, cztery, siódemeczkę. Sześć, ostatni. Okej. Okej. W ten sposób. Teraz. Mi zawsze wymyśla jakieś takie dziwne rzeczy. To potem wyglądam, jakbym była jakaś trochę inna, a sportowa. Pięć ruchów zrobimy na drugą. O, tutaj przede wszystkim pełna koordynacja ruchowa i uczymy się tego ruchu wypchnięcia biodrem, spięcia całego ciała plus piłka. No ogólnie mega rozwinięte ćwiczenie, w którym pracuję bardzo dużo rzeczy. Tak, super, bardzo. Karolina jest po roztrenowaniu, więc dziś to jest totalnie trening wstępny, troszeczkę ją pobudzimy. Podćwiczymy sobie wielopłaszczyznowo, na niczym konkretnie się nie skupiamy. Zmień nogę, proszę. Dopiero od następnego treningu, czyli od piątku, rozplanujemy sobie całą periodyzację, wszystko rozpiszemy, jak to ma wyglądać. Teraz będziemy prawdopodobnie mieć troszeczkę dłuższy okres na zbudowanie konkretnej siły. No i tak to będzie teraz wyglądało. Wyciskanie z podłogi i glut, czyli ćwiczenie na pośladki. Patrz, co się dzieje. Oto, i ruszam. Nie śpiesz się, kontroluj ruch w dół. O właśnie, w ten sposób. Jeszcze mamy 5 sekund takiej pracy. I na dole krócz od razu. Na dół tylko dotykasz i już wychodzisz. Oto, o to chodzi. Właśnie w ten sposób. 10. Miałem okres roztrenowania, on jest potrzebny każdemu. Teraz jest po bardzo długim okresie mocnych treningów, więc, że tak powiem, należyty odpoczynek. Ale no to jest potrzebne dla organizmu, żeby naładować baterie, żeby wypocząć. Można zasuwać od nowa. Sobie tak obiecałam tym razem, że nie będę trenowała, że nie będę się zmuszała do treningów. Jeżeli mi się nie będzie chciało, to nie przyjdę po prostu na trening. Czasami na przykład sobie wieczorem planowałam, że rano zrobię trening, rano wstawałam. Nie chciałabym się robić tego treningu, bo po prostu nie robiłam. A teraz no już zaczynam czuć taki głód, coraz bardziej mi się chce. I to chyba o to chodzi, żeby trening sprawiał frajdę. Powolny ruch, stabilizujesz wszystko. O właśnie, ręka. Ręka, tak. Noga. Jeszcze raz. Jeden. Dwa. Brzuch mamy cały czas spięty. Ręce, nogi i teraz tak, przeciwna ręka z przeciwną nogą prostuje się do końca. I właśnie skończyłam trening siłowy z Dawidem Gralką. Był to mój taki pierwszy trening od walki i powoli wracam. Wszyscy się mnie pytali, kiedy wracam i właśnie wracam. Nie ma problemu. Ogarniemy. Dobra robota. Cześć. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Właśnie uciekam do domu po treningu z Dawidem. Chwila relaksu i wieczorem kolejny trening. I mam kablówkę i się zakochałam w HGTV i non stop to oglądam. No, takie luźne drille stójkowe, trening indywidualny z trenerem. Dasz mi powiedzieć? Zawsze mi się wcina. Trening indywidualny z trenerem Zaborowskim i Marcinem, raperem Wrzoskiem. Ja się teraz odżywam mentalnie. Jak najdłuższe ciosy robimy, nie? Wrzosek, żeby atakować. Czyli wchodzisz, chodź. Atakujesz, zmieniasz sobie prawo, lewo, przechodzisz. Ja chodzę, po. Tak jest, bijesz się, nie? Po dołach też bijesz. Po i dopiero przechodzisz. Nie robisz gdzieś minęło z tej swojej gry, co? No i Wrzosek atakuje i Karola idzie. Po dołach nie, po górze.
każdy do tyłu. I przejdź sobie, przejdź. Chodź, wracasz. Ja ostatnio tak nie trenuję tak intensywnie. Cieszę się życiem. Jem nie do końca zdrowe rzeczy. Piję napoje alkoholowe. Niestety to się odbija na formie. Znaczy bez przesady też nie, żebym jadła ten osób jakiś syf i piła alkohol, ale... No ale po prostu żyję jak normalny człowiek, bo w trakcie przygotowań do walki na wiele rzeczy sobie nie można pozwolić. Więc raz sobie pozwoliłam na więcej. No ale takie są tylko efekty, że dostaję zadyszki na treningach. Ale spokojnie, już się ogarniam, mówię, już sobie odpoczęłam, już zresetowałam głowę. Już się najadłam, napiłam i teraz czas się przygotować do przygotowań do walki. Serpent, przecież trzeba już tańczyć. Lil Zombie, no oczywiście. Pozdrawiam moich współlasów, Dioxa, Księcia Kapotę i DJ-a Zabora. MC Brzosek, Lil Zombie. Robię sobie tam te pomiary, waży się, jest tam tkanki, wody, tłuszczowe i wody w organizmie i tak dalej. I zawsze mój wiek metaboliczny to jest 18 lat. A teraz wystarczyły tak naprawdę 2 miesiące takiego luźniejszego trybu życia, gdzie no nadal na przykład staram się jeść w miarę zdrowo, ale od czasu do czasu tak sobie pozwolę na więcej. Kilka razy w tygodniu tam wypijam jakieś to piwko, trochę winka. Właśnie sobie pojem jakieś chipsiki, gdzieś tam pojem jakąś pizzę i w przeciągu 2 miesięcy mój wiek metaboliczny podniósł się z 18 do 20 lat. Zaczynamy, ty robisz lewą, ty prawą, po 10 kopnięć, ale naprawdę 10 mało robimy, ale mają być bardzo mocne, dobra? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zmiana. 2, 3, 4. Właśnie zakończyłam trening strójkowy z Wrzoskiem i z Zaborem. Powolutku wracam do formy i mam nadzieję, że już niedługo ta forma będzie najlepsza w życiu. A w następnym vlogu zobaczycie super miejsce. I tyle wam na razie zdradzę.